Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałam na początku powitać wszystkich tych, którzy lubią czytać książki. Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować, żebyście zostali radiowcami i stworzyli słuchowisko. Czy ktoś z Was przyniósł jakieś rzeczy, którymi można wytwarzyć jakieś dźwięki? Mamy ręce, tak? Co jeszcze mamy? Uwaga! Mamy usta. Co robimy? Ja mam tu jeszcze taką magiczną skrzynię. Przygotowując się do warsztatów, myślę, że warto poprosić uczniów o to, żeby przynieśli na te zajęcia jakieś rzeczy, za pomocą których można naśladować dźwięki. To też już jest, będzie takie pierwsze zaangażowanie też dla dzieci. Tych przedmiotów fajnie jest też zgromadzić samemu bardzo dużo, żeby dzieci miały też wybór. Folia bąbelkowa, którą można też robić różne rzeczy. Zobaczcie. Musimy podzielić się na grupy, więc liczymy do pięciu. Jeden, dwa, trzy. 4, 5. Jedynki losują na razie jedną karteczkę. Mam już. Jeszcze nie czytamy. Za chwilę tutaj zostanie rozwieszczona taka wielka kotara, parawan, za którym będziecie dla reszty uczestników odtwarzać dźwiękiem to, co jest napisane na karteczkę. Nie używamy żadnych słów, tylko używamy przedmiotów ze skrzyni, używamy swoich rąk, nóg, buzi, naradzacie się i wymyślacie, jak to zrobić. No to jest dosyć trudne, prawda? I to jest parawan. To macie bardzo proste, wystarczy zapać. Zapraszam zatem pierwszą grupę. Za pomocą czego? Krzychotka i kamienie. Fajną zabawą dla dzieci było bawienie się dźwiękiem i różnymi odgłosami. To było tak jak gdyby przedsmak tego aktorstwa, ponieważ mogli wystąpić przed całą grupą. Dziękujemy bardzo, wielkie brawa! Przez cały czas trzeba panować i czuwać nad dynamiką grupy. Ja starałam się na przykład wprowadzić takie zmiany nawet przez to, jak dzieci siedziały, że na początku siedzieliśmy na poduszkach, później były wprowadzone krzesła, tak żeby się po prostu nie znudziły. Chciałam Was teraz zaprosić do wysłuchania słuchowiska, żeby usłyszeć, jak wygląda takie słuchowisko, które dzisiaj będziemy później nagrywać sami swoje własne. Czy słyszeliście kiedyś szum morza? Wiadomo, wszyscy słyszeli. Bardzo ważny też jest sprzęt, ponieważ no, te rzeczy martwe lubią nas czasami jednak zawieść. Ja akurat dzisiaj korzystałam z drugiego urządzenia, bo pierwsze przestało działać. Natomiast jeśli wyniknie jakaś sytuacja, no to musimy szybciutko korzystać z tego planu B, ponieważ pozostawiając dzieci w takiej próżni, kiedy nic się nie dzieje, one się bardzo szybko nudzą. Po raz trzeci, uwaga, ponoć do 3 razy sztuka. Mistrzu Ślamazarku, Mistrzu Ślamazarku, czy moja muszla jest już gotowa? Oczywiście, klapku, ja byłam pierwsza. Takim bardzo miłym zaskoczeniem dla mnie było reakcja dzieci na słuchowisko, patrząc na nie jak takiej ciszy, z jakim skupieniem i z jakimi emocjami wsłuchiwały się słuchowisko, było fantastyczne. Już wiecie, jakie Was czeka zadanie już za chwilę? Tak. Będziecie aktorami, którzy będą występować w słuchowisku pod tytułem Człowiek z czerwoną chorągiewką. Kto z Was chciałby zostać narratorem, ręka do góry? Faza, kiedy przygotowujemy słuchowisko, wymaga wyczucia, ponieważ wtedy dzielimy rolę, a to może być sporną kwestią wśród dzieci, bo wszyscy nagle chcą być tatą albo chcą naśladować parskanie konia. Najważniejsze jest to, żeby wszyscy byli zaangażowani i żeby każdy poczuł się wyjątkowo i każdy potem mógł odnaleźć siebie w czasie tego słuchowiska. Ania, jako pierwszy narrator, zaczyna. Martynka będzie skrzypieć. I Ola, tak? Teraz uwaga, wszyscy zerkają do scenariusza. Rano Lord Archibald udawał się na śniadanie. Do tego tata nie był mu potrzebny. Kiedy włączymy kroki? Jakie macie propozycje? Taki moment wyciszenia dzieci jest bardzo ważny. To może być umówiony oczywiście sygnał jakikolwiek, który wymyślamy razem z dziećmi. Tak, żeby dzieci wiedziały, że w danym momencie są już cichutko, uspokajają się i wtedy mówi już wyznaczona osoba. Tych prób musimy przeprowadzić kilka, żeby wyszło fajnie, żeby wyszło tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. Jeśli widzimy, że już po prostu dzieciom się
bardzo nudzi, że już nie chcą kolejny raz ćwiczyć. Znaczy może nawet nie czekać już do tego momentu, kiedy bardzo im się nudzi, tylko wyczuć ten moment wcześniej i zaproponować przerwę. Już za chwilę chciałam Was zaprosić do studia nagraniowego. Będzie zaświecona lampka, to znaczy, że wtedy już nagrywamy. Rano Lord Archibald udawał się na śniadanie. Kiedy przesuwał w prawo, bestia skręcała w lewo. Najwięcej radości sprawiło dzieciom samo nagranie słuchowiska. Dobrze też nagrać go dwa razy, żeby dzieci mogły posłuchać samych siebie. Dać też im możliwość tego, żeby wyłapały swoje błędy, żeby też zobaczyły, że coś może trzeba jeszcze poprawić. Na pewno wasza pani będzie z was za chwilę bardzo, bardzo dumna, ponieważ usłyszy nagrane przez was słuchowisko. Czy jesteście gotowi? Tak. Słuchamy. Rano Lord Archibald udawał się na śniadanie. Zachęcam do zaproszenia rodziców na tą ostatnią fazę. Myślę, że to będzie bardzo ważne dla dzieci, że ich rodzice usłyszą słuchowisko, które nagrały. Było mi bardzo, bardzo miło dzisiaj się z wami spotkać. Julia, gratuluję. Pięknie było. Proszę bardzo. Ania. Jeśli chcemy, żeby nasze dzieci czytały, niech ta książka kojarzy się z czymś miłym. Seria Czytam sobie jest świetnym materiałem do tego, żeby dziecko samodzielnie zaczęło uczyć się czytać. Książki z tej serii tutaj na was czekają. Liczę na to, że po dzisiejszych warsztatach wszystkie dzieci z dzisiejszej grupy sięgną po książkę Człowiek z czerwoną chrągiewką.